Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Wojtek, a to jest kolejny odcinek z Far Cry 6. Moi drodzy, jesteśmy w obozie po ukończeniu tej dziwnej, totalnie, absolutnie misji i będziemy dzisiaj cisnąć dalej tutaj zadania dla rodziny Montero. Mamy dwa zadania. Jedno z tego, co widzę, jest dla Carlosa, drugie jest dla Espady. Ale widzę też, że kto jest dobrym pieskiem. Mamy też chyba małą, delikatną misję dla Chorizo. Gdzie jest Chorizo? Też prosiliście mnie o to, żebym ją zrobił, więc myślę, że możemy ogarnąć. Cześć Chorizo. Kudłaty przyjaciół, widzisz, że jest fantastyczny, tylko spójrz na tą idealną małą parówkę. Gotta be honest. I don't speak bark, amigo. Amigo. Co my tu mamy? Nie pozwól, by Chorizo zgodnie, bo więcej kopii tego przepisu. Mięso krokodyla, czarna fasola, woda różana dla większych emocji. Świetnie. Okej, okay, czyli widzę, że chyba mamy zadanie. Something tasty. O Jezu, moje gardło aż. Something tasty. Dobra, czyli widzę, że tutaj mamy nasze krokodilo. Więc będziemy się musieli udać tutaj. Czy coś więcej będzie nam potrzebne? Zobaczymy. Dobra, czyli tam jest nasz główny cel w chwili obecnej, więc... No zobaczymy, tylko że tak, wydaje mi się chyba, że nie mam żadnej zwykłej broni, którą moglibyśmy, nie przejdę, którą moglibyśmy tak na dobrą sprawę, słuchajcie, sobie ogarnąć go na spokojnie, w sensie nie robić mu krzywdy. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, tylko teraz tak, powiedzcie mi, czy tu będzie coś do jeżdżenia? Na pewno. Chyba musimy wezwać bryczkę naszą. No ale panie, no co ty nie potrafisz podjechać pod górę? Stój. Dawaj. Wypad. You called for this? Nice choice. Nice choice. Danny, there's someone I want you to meet. Her name is Yami. Think of her as the Juan Cortez of cars. I can't handle two of you. You can't handle none of me. Fuck you, it's a shitty joke. Just come in. Dobra, widzę, że mamy kolejną opowieść. O! Przez to nie przejadę? Naprawdę? Okej. Kosi drzewa mogę robić, ale reszty już niekoniecznie, nie? Słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc... zmieniłem nagrywanie na 1080, dlatego że gra działa znacznie lepiej i na wyższych detalach. Więc niestety z 4K musimy się pożegnać. Dobra. Tylko pytanie jest takie, czy ja potrzebuję więcej różnych innych dziwnych składników, czy to wystarczy? Miejsce do polowań na krokodyle. Okej. Okay. No i jest krokodilo. Pytanie, czy to mi wystarczy? Bet chorizo would go crazy for this croc meat. Aha, zanieś mięso do miski chorizo. Hey, Philly, I got chorizo some croc meat. Si. Smells like Sparrow's pizza, doesn't it? He's gonna love it. Chorizo's a little tiny to have a taste for croc meat, no? You fucked up, sorry, Hiro. Carlos was raising baby crocs. Chorizo took one under his wing like a brown papa. They play together, ate together like a familia. Then... Like a familia. I found him with a baby croc tail poking out of his mouth. Coño. Hey, when Chorizo is hungry, he's one cold motherfucker. Motherfucker. Dobra, ja ogólnie widzę, że tam na górze coś jest, tylko że pytanie jest takie, jak tam wejść. Ale myślę, że nie będziemy się tutaj jakoś zbyt... Chociaż... Tędy? Nie, zdecydowanie tędy nie, czyli będzie trzeba chyba... Ciekawe miejsce do wejścia, no ale cóż, dobra, możemy sobie wrócić oczywiście szybką podróżą... do naszej bazy.
Więc zobaczymy, jak to będzie. Aczkolwiek będziemy dalej zabierać się za misje fabularne, oczywiście. Więc nakarmy chorizo, który domyślam się, że dołączy chyba do naszej... do naszej ekipy. Jako kompan. Amigos. Wykończona jarońska opowieść. Kto jest dobrym pieskiem? A czy ten dobry piesek dołączy do mojego teamu? Czy to jest dalej? Chorizo chce się pokazać, gdzie co jest takiego chyba. Okej. Okay. No dobra. Ale popierdziela. No? What you got there? That for me? Czyli widzę, że... Chorizo będzie dla nas szukać różnych rzeczy gdzieś poukrywanych. Another present, Chorizo. You're too good to me. Jesteś dla mnie aż za dobry. Hey, not bad, Chorizo. No tylko, że ja nie chcę się rozstawać z Guapo, tylko że Guapo bardzo szybko umiera. A, dobra, dzięki. Tajemniczy klucz. Coś jeszcze masz dla mnie? Okej, dostaliśmy proch. O, tu coś pewnie będzie zakopane, prawda? Does Philly know about all this? What am I saying? He probably helped you steal this shit. Gracias, Chorizo. I think this Gracias, Chorizo. Ten pies jest po prostu genialny. Ten pies jest przegenialny. I co? Wszystko widzę i widzę też, że Chorizo dołączył tutaj do naszego bycia amigo. I domyślam się też, że będziemy mogli sobie go przełączać, tak. Chorizo żyje swojego nieodpowiedniego roku, odwrócić uwagę w roku i umożliwić ci wykonanie niespodziewanych ataków. Okej, okay, no w sumie... trochę racji z tym jest. No dobrze, może spróbujmy pograć z Chorizo, zobaczymy. Natomiast tak, ostatnio robiliśmy misję dla Papa. Dzisiaj zrobimy misję dla Espady. Pomóż mi zapać porucznik na prywatnej wyspie Jose. Potrzebuję twojej pomocy, potrzebuję innego porucznika, spotkamy się w domu późniejszym. Okej, okay, spoko. See you at the boat. Gdzie jest boat? Taki kawał, tak? A, czyli tak na dobrą sprawę dokładnie w tym samym miejscu, w którym dziabnąłem się do tej lokalizacji. A cóż to jest to? Pokłoń się Bożkowi. Okej, okay. Chyba nam ranga wzrosła, tak. Nowa broń jest... O, Juan ma dla nas nowe zabawki. To zaraz, zaraz, zaraz. Gdzie jest Juan? Juan, chłopie, gdzie ty jesteś? Benito, you like being a pirate again? We need resources, intel, allies. Only you can get them. I'll send you anyone I rescue. They will be happy to stick it to Anton. Soon, you'll have your own little pirate army. Benito's bandidos. I can't lie to you. I like the sound of that. Start sending people my way, and I'll keep an ear to the ground for opportunities. Viva Libertad! Viva Libertad! Viva Libertad! Philly, what are you fixing now? You know, jammed guns, smashed equipment, broken hearts, abandoned dreams. This whole mess up world. You're a busy man.
Okej, ale domyślam się, że chyba nic tutaj od ciebie mieć nie będę. Dobrze, teraz mi powiedzcie, gdzie jest Juan? Walki kogutów z Tuwarzatowej Brugu Budowlane Lola, operacje Los Banditos. Operacje Los Banditos to mi nic nie dają. Bardzo bym chciał mieć tutaj gdzieś Juana, tylko że ja go tu nie widzę. On powinien być chyba przy stole ogólnie. Warsztatowym. Ale Juana tutaj nie widzę, chyba że możemy po prostu kupić przy stole. Tylko właśnie chyba nie bardzo. Ja słuchajcie, sobie tutaj troszeczkę zmieniłem tak na dobrą sprawę bronię, troszeczkę je zmodyfikowałem, żeby były lepsze, ale nie widzę Juana, nie wiem gdzie on jest. Albo jestem ślepy? Co też jest dosyć mocno prawdopodobne, ale poczekajcie, tutaj widziałem, że mamy samochody, to weźmy go od razu. Helikopter chyba jeszcze nie jest dla nas dostępny w żaden sposób. Nie wiem gdzie jest on Juan, kurczę. Czekajcie, tu mamy jakieś misje, czy mi się tylko wydaje? A nie, tutaj są notatki. A, ale mamy misję skarbów. Spoko opcja. Tylko Juana jakbym chciał, to go kurde nie ma. Nie jest też zaznaczony na mapie, co jest trochę lipą, ale... No cóż zrobię, nic nie zrobię. Tu mamy samoloty, gdzie mogę wezwać? Tutaj możemy wezwać pojazdy, okej. Okay. O, zdecydowanie tak. Drum. No dobra, to jedziemy na łódkę. Oj, nie ten przycisk. Mam też wielką nadzieję, że nikt po drodze nie zadzwoni. Z Far Cry'em niestety jest tak, że z wielką chęcią niektóre rzeczy bym wam wycinał, jak na przykład drogę. Tylko, że w większości sytuacji jest tak, że w trakcie jazdy, nieważne gdzie, kiedy, o której, zawsze, kurczę, ktoś zadzwoni. I nigdy to się dobrze nie kończy. O, 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 o. Dobra, bokiem, bokiem. Troszkę rozwalona biocha, ale widzę, że jest skarb gdzieś w pobliżu tutaj. Czekajcie, czy on jest? Oczywiście, że jest. Właśnie między człowiekiem. Okej, okay, dobra, to wiecie co? Moglibyśmy tak na dobrą sprawę spróbować zrobić to. Jeszcze zanim ogarniemy sobie misję. Widzę, że jest to w miarę tutaj blisko. Dobra, zobaczmy. Cóż tu mamy? Za długo mnie dręczy, bo zamiast mojego domu... Nie zbliża się do mojego domu, okej. This guy has a serious pest problem. I should take a look inside. Czyli to jest jego dom, do którego będziemy musieli się dostać, czyli kolejna bardzo podobna rzecz. A, zablokowane kudeczka. Mogę ją rozwalić? A, no właśnie. What was that? Sounds like it's coming from that shed. Czyli widzę, że tak na dobrą sprawę. O, co to jest? O nie. Shit. Better be careful. Serio, będziemy tu z mangustę. No skubaniutka jest, szybciutka. Gdzie ona jest? Dobrze. Nie, nie trafiłem. Dobra, mamy, dawaj klucz. Terrorystyczna fretka, kurczę. Chociaż w sumie nie wiem, czy to są fretki, ale... Humor Far Cry'a zawsze... Zawsze gdzieś mi poprawiał humor, zawsze. To mówię... Najlepsze. Dobra, mamy tutaj składniki z tego co widzę. Czy coś jeszcze?
Mam interakcję, ale nie za bardzo wiem z czym. Okej, dobra, to tutaj chyba nic nie ma. Natomiast jeszcze musimy chyba dalej dostać się do domu. Chociaż biorąc pod uwagę kolegów i towarzystwo, które tutaj jest, żeby się zaraz nie okazało, że coś więcej tu będzie. Co my tutaj mamy? O! Śmiertelna dawka. Okej, to ja już widzę, że będziemy musieli z tego, czy nie chcemy, żeby zdobywać lepsze bronie, no będziemy standardowo musieli zrobić to, co zawsze, czyli eksplorować bardzo, bardzo, bardzo dużo. Dobra, ale wydaje mi się chyba, że wszystko żeśmy z tym zebrali. No to lecimy z fabułą. Taking a lot of risks for one lieutenant. Want to complain? You can't swim. Chyba jednak nie chcę wpłynąć. Chorizo! Nice boat. Is it yours? No, I stole it. Papa taught me how to hotwire tractors when I was a kid. Boats aren't so different. Hey, we have to get Carlos a doctor. Good luck. He's coughing blood. He needs help. Papa took me fishing once, south of Costa del Mar. He's a hell of a rancher, but a shit fisherman. No patience. Couldn't cast. Kept snagging his line on the bottom. Even hooked himself in the lip. Got so pissed he threw a stick of dynamite in the water. Killed a lot of fish, but also put a fucking hole in our boat. We swam 5 kilometers back to shore. All these boats stopped to help, but Papa told them to fuck off. What does this have to do with Carlos being sick? I'm saying that the day Carlos Montero gets help, is the day hell freezes over, Danny. Coño, you Monteros are stubborn. Not me, just Papa. Just Papa? Sure, sure. Shut up. Fucking tobacco. It was supposed to make our people rich. That's what Anton said anyway. See? That's how he got elected. Yes, and a lot of us voted for him. We believed in his promises. We thought it was going to be like the old days again, like some kind of fantasy. We were so fucking wrong. If we want to change things, someone has to whip us all into shape, bring us together. And it's not going to be Papa. Nie będzie Papa, no ale wasza rodzinka jest mocno walnięta. Dobra, domyślam się, że chodzi chyba o tą wyspę tutaj, czyli to jest ta wyspa, raczej na pewno, to jest ta wyspa, którą mieliśmy, jak przedostawałem się na główny ląd. So Carlos doesn't have a plan. His plan is don't tell anybody what the fuck you're feeling ever. Don't trust anybody either, especially your own daughter. Just fucking react to whatever Napoleon el Pequeño throws your way. He's old school. Reminds me of my headmaster in the orphanage. Strict. Tough as shit, but if he liked you, he had your back for life. Hmm. That kind of thinking is gonna get us all killed. We can't keep reacting to Jose. It's not working. We need to try new things, be agile, stay one step ahead of that little hijo de puta until he's dead. I'm with you. Good answer, Danny. Good answer, Danny. Dobrze, spada, ale jaki masz konkretnie plan tutaj? Ty mi powiedz lepiej. Mexican. Tobacco out here has been vivido. Can't even smoke our own anymore. Come mierdas. Jose Castillo. Shit. ¿Qué pasó? Jose fucking Castillo. Anton's bitch of a nephew. Lo veo y no lo creo. What's he doing? He's with the lieutenant we were looking for. Looks more like a scientist. Este cosa ya. No. Might hit the lieutenant. Oh. Okay. Fuck. Hey. Over there.
Dobra. I need to know where that scientist is going. Let's search this place for intel. Let's go. Maybe his friend by the helipad can help. Get them, Chorizo. Nawet Chorizo wierzy w ciebie. No Chorizo was woła, ej! No jednak. Chorizo! Nice. Dobra, tylko teraz tak, zastanawiam się, jak oni są tutaj. Jak oni są tutaj rozłożeni? Czy w ogóle są tutaj rozłożeni w jakiś sposób? Bo na razie to ja tu nikogo więcej nie widzę. Chociaż większość z nich jest chyba po tamtej stronie. No, no tu jest jeden. Chyba tylko ten jeden. Dobra, żebym się tylko nie pomylił. Darze. Dobra, tam widzę, są panowie. Medyk. O, jest drugi. Czyli jest ich dwóch. Cicho sieć. Okej, you're moving. Okej, dobra. Wydaje mi się, że została ich tu chyba dwójka tylko. Ale może kucni? O kurna, tu jest ich trzech. Wszyscy idą razem. No cóż, możemy się zabawić. Go get them, boy. Dawaj, Chorizo, odwróć ich uwagę. Dlaczego oni mnie widzą przez drzewo? Dobra, yolo. Dobra, teraz już robimy to na YOLO, bo już... Dobra, czysto. Jednak nie do końca. Jeszcze tu ktoś jest? A tu są panowie na plaży. Snajper. Dobra. Sorry piesku. Ale od Chorizo wara. Gdzie oni są? Cały czas się zastanawiam, skąd się ich, kurczę, tyle bierze.
Dobra, odpalmy. Czyli to zbędziemy może. Albo i nie. Jeszcze jest helikopter. No z tym helikopterem chyba będzie najwięcej zabawy. Nie mam za bardzo możliwości, żeby go zniszczyć czymkolwiek tutaj. Tu gdzieś jeszcze ktoś powinien być. Towarzystwo się cały czas respi. Zobaczcie. Jest to bardzo... Nie no, nie rozwalimy tego helikoptera w ten sposób. Ma tu jakieś broni? O, już następny widzę, przyjechał kolega. Szukają cię siły specjalne Castillo. No, no zajebiście. Czym zepsuć helikopter? Nie widzę tutaj żadnej lepszej broni. No i to już jest, i to już jest lipa totalna teraz, bo oni będą się w kółko respić. W kółko. I co? I kolejny helikopter. Nie mamy nawet jak ich zestrzelić. Czekajcie, może tak, poszukajmy to lądowisko, może będę w stanie zdobyć te informacje. No i chyba tak będzie najlepiej zrobić. Dobra, bierzmy kładę i spierdzielajmy stąd. O! Dobra, mam nadzieję, że spada sobie da radę. Bo tak jakby uciekłem bez niej, ale musimy koniecznie zgubić towarzystwo. Trzeba mnie się przykitrać, bo w innym wypadku może być problem. Tylko, że oni mnie... No, dlaczego ja nie mogę wejść na murki? Przecież mnie tu nie ma już. O co wam chodzi? Tu nikogo nie ma. Do widzenia. Wiecie, że odlecą. Dobra, widzę, że spada nam poziom poszukiwań. Musimy zaczekać chwilę. Nie wiem, co z tą espadą całą. Nie ma jej. Mam nadzieję, że ich zgubiliśmy. Dobra. Z tymi siłami specjalnymi, powiem wam szczerze, to jest bardzo duży problem. Dopóki nie mam żadnej bazuki i wszystkiego innego, to będzie bardzo ciężko się tutaj z nimi rozstać. Okej, tu już jest towarzystwo, widzę. Siedzę w krzakach, nie widzicie mnie, do cholery. Ale ten helikopter widzę nam tutaj. Tutaj są jeszcze gdzieś jacyś ludzie. Musimy się koniecznie do tego domu dostać. Ten helikopter mnie drażni strasznie. Może go wysadźmy?
wiem, czy jest sens ryzykować. Dobra, zabijem ich. Aha, tu jest ich więcej. Tam jest snajper na górze. Okej, widzę, że już się... Już się! Kurczę, tą snajperką to ja to gówno trafię. Aha, no i dzień dobry i już jest... Dobra, YOLO. Już jest właśnie to, czego nie lubię. Robi się jedna wielka... Chyba musimy robić to wszystko na YOLO. Totalnie. Przynajmniej na razie, bo po cichu... Absolutnie nie ma sensu. Dobra, jak ja mam wejść do tego domu? Nie wejdę tak. Dobra, helikoptery na razie się totalnie nie przejmujmy. Zobacz parametry willi. A zabezpiecz parametry willi. Jak? Jak my mamy zabezpieczyć parametry willi? Halo? A perymetr willi, ale co to jest perymetr willi? Mogę wiedzieć? Są jakieś notatki, te notatki to mi o kant dupy się rozchodzą. Ziomek, żartujesz? Dalej nie wiem, o co chodzi. Czekajcie, sprawdźmy to, bo... Sprawdźmy, co tu trzeba zrobić, bo jestem w rozsypce w chwili obecnej. Pomóż mi zwołać porucznika na prywatnej. Potrzebuję twojej pomocy wytropionego porucznika. Spotkaj mi się w domu. Zabezpiecz perymetr willi. Co to do cholery jest perymetr willi? Super, czyli zapotrzebuje mojej pomocy, ale co mi po tym? Wstawaj. Dobra, wiecie co? Gdzieś powinny być... Pieprzone. Dobra, wystarczmy tą łódź. Chciałbym się pozbyć tego helikoptera, tylko że jest ciężko. Znowu pomocy potrzebuję? Skąd jest tu tyle ludzi? Halo! Wstawaj. Dobra, kurwa, tak się nie będziemy bawić. Gdzie jest ten... Do widzenia.
Kolejna porcja towarzystwa się pojawiła? Zostaw mi chorizo, typie. Znasz. O, czyli teraz dopiero po wyczyszczeniu wszystkiego. Kurczę, powiem wam szczerze, że to strasznie dużo trwa. Strasznie długo trwa, bo oni cały czas tutaj przyłażą, kurde, skubańce, no. No password, idiota. Let's see what we got here. Joris, come. El pequeño has a fucking torture chamber filled with outcasts. It's under the lighthouse just south of here. Go on, lighthouse. Can you let me in? Czyli po drugiej stronie wyspy, bo ja dobrze kojarzę tą. Dobra, będziemy mieli tu jakiś... No nie mamy żadnego auta. Kurczę, nie sądziłem, że te wszystkie walki i to wszystko będzie trwało niestety tak pieruńsko długo. Bo niestety tak długo trwa. To jest skuter, można by skuterkiem podjechać. Dobra, psiaku, nie chcę cię zabijać. Dobra, chyba najprościej będzie, jeżeli popłyniemy od boku. Dobra, tu jest lighthouse. Myślę, że tu będzie git. Tutaj w sumie moglibyśmy odpalić na dzień dobry. A! No, to sobie... Rzuciłem. Nic nie zobaczymy. Kto tu jest? A tu jest ziomek. Na pewno. Znowu będę w jakiejś durnej strefie poszukiwań za chwilę. Dobra, zbierzmy wszystkie składniki. Jesus. Cut me loose. Oye. Y gracias. Dios mío. De nada. Thank you. Gracias. José is a monster. Dobra. Please, help me. Espada.
Jose was using this place as his own little torture chamber. He had outcasts in there, but I freed them. Enfermo mental. I shouldn't be surprised. Good work, though, Danny. I found where that scientist works. The Singao we saw earlier. His lab's in Refmira. Meet me there. Okay. Then how are you gonna tell me what's really going on? You'll know when I need you to know. Powiedziała, co wiedziała. Dobra, ukończyliśmy operację, ale myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć dzisiejszy odcinek. Słuchajcie, strasznie długie są walki. Ja nie przypominam sobie, żeby w poprzednich Far Cry'ach były one tak długie. Naprawdę, są strasznie długie. Przede wszystkim tych przeciwników respi się naprawdę sporo, pomimo tego też, że włączyłem... w sensie inaczej. Nie mam też aż tak wysokiego poziomu trudności, bo włączyłem poziom trudności normalny, fabularny. No to kurczę, umówmy się, że respi się ich naprawdę, naprawdę dużo. Dodatkowo ten system poszukiwań... trzeba będzie to chyba robić po cichu, jeżeli chcę uniknąć aż tak długich walk, tak na dobrą sprawę. I to niestety czy niestety się dosyć mocno tutaj sprawdza. Ale zobaczymy, pokombinujemy, poćwiczymy. Także cóż, ja wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Słyszymy się oczywiście w kolejnym. No i co? Trzymajcie się, cześć, pa pa. No i co? Film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, klikając mój awatar i zapraszam was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, pa pa.